Harry played Quidditch against Slytherin, and during the match, a rogue bludger broke his arm. Harry ended up in the hospital wing. That night, Harry discovered Colin Creevy had also been petrified. When he was better, Harry met Hagrid in Diagon Alley to get what he needed for the Polyjuice potion. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek, a raczej kolejne odcinki z serii Zagrajmy w Harry Potter i Komnata Tajemnic na PlayStation 1. Więc w poprzednim odcinku, raczej w poprzednich odcinkach, mieliśmy przyjęcie urodzinowe bezgłowego Nika, byliśmy u Hagrida rzucając trolem, mieliśmy swój mecz w Quidditchu, okazało się, że Colin został spetryfikowany. Pojawiliśmy się teraz na ulicy Pokątnej, przy w zasadzie Gringotts Banku i musimy zebrać odpowiednie rzeczy do mikstury, dzięki której zamienimy się w Kraba i Goyla, a raczej w domyśle w Goyla, bo jeszcze tutaj Krab nie był planowany. Tak więc tak, nagrywam to 16 kwietnia o godzinie 15:20 i z tego miejsca chciałbym wam życzyć zdrowych i spokojnych świąt wielkanocnych albo Wielkiej Nocy, ponieważ dzisiaj jest Wielka Sobota i szło się ze święconkami do kościoła. I tyle, nie mam nic więcej do powiedzenia, ładnie tutaj śnieg pruszy w gierce, u mnie jest akurat 13 stopni na plusie. Tak więc jest gitara siema, jest bardzo ciepło i bardzo ładnie słoneczko świeci. A teraz możemy iść do sklepiku. Ciekaw jestem, czy poszliśmy do sklepu, do sklepiku Ollivandera. Welcome to the magical menagerie. It doesn't look very Christmassy in here, does it? Is this better? How can I help you? Can I have some lacewing flies, please? I do indeed have some lacewing flies in stock, but they move too quickly for me to catch. They're hiding in one of these boxes. If you can catch 5 for me, I'll let you keep them. You need to collect all the flies within the time limit. Okej, okay, czyli mamy powtórkę z rozrywki z Kamienia Filozoficznego, gdzie to w podobnym sklepie musieliśmy niszczyć te... To chyba były beczki, albo też prezenty. Nie, to nie były beczki, tylko skrzynki. W którym to były chochliki chyba. A nie, chochliki, przepraszam najmocniej. To były żaby. No, tak. To były żaby, a teraz będziemy musieli znaleźć skrzydełka chyba tego. O właśnie, takich pszczół, coś takiego. Kurczę, nie pamiętam, co to dokładnie było. Bardzo was za to chcę przeprosić. Najprawdopodobniej dam tutaj adnotację, co to dokładnie było. Bo przyznam, że troszeczkę pamięć mam krótką, a wydawało mi się, że będę pamiętał, co to jest, a się okazało, że jednak nie. I musimy ich chyba 5 zebrać, o ile mnie pamięć nie myli, aczkolwiek mogę się pomylić, więc trzeba będzie to jakby sprostować potem. Tak czy siak, jeżeli chodzi o tę minigierkę, nie sprawiała mi ona żadnego problemu za dzieciaka. Wręcz przeciwnie, zawsze ją bardzo lubiłem, bo sprawiała mi frajdę. Ta muzyka też, kurde, która nam tutaj towarzyszy, jest bardzo fajna, nie? Mega przyjemna. Zresztą ona leciała w wyzwaniu Draconiforce z... Więźnia Azkabanu. I dlatego ją też bardzo przyjemnie wspominam, dlatego że na kurcze pieczone to był świetny soundtrack. I nadal jest zresztą. A ten sklep w ogóle też ładnie ozdobiony jest. Well done, you've collected all the flies. I certainly won't be missing them. Now, buzz off. Okej, okay. No to... Do widzenia, życzę wesołych świąt, bo w świecie Harry'ego jest ten Boże Narodzenie. A u nas wiadomo, Wielkanoc.
Ojej. Zamknięte. No trudno, no trudno się mówi. Drugi sklep zamknęli nam przed nosem. Więc czy coś mamy tutaj jeszcze do roboty? Chyba nie. Chyba to wszystko jest. Tak przynajmniej się wydaje. No bo tutaj nic już nie możemy innego zrobić poza tym, że dostaliśmy informację, że wszystko jest pozamykane, ponieważ jest okres świąteczny, tak więc... No może poza tymi dwoma sklepami, ale podejrzewam, że ten sklep, ten tutaj, w którym byliśmy, prawdopodobnie dopiero teraz jest zamknięty, bo wiadomo, no. No niektóre sklepy w trakcie okresu świątecznego są do danej godziny otwarte, a niektóre są na przykład w ogóle zamknięte, no nie? Nie wiem w ogóle, dlaczego doszukuję się takiej rzeczy w tej serii, ale okej, dobra, niech będzie. Strasznie mi się mówię, kurde, znowu język plącze. Cholera jasna, trzeba będzie naprawdę coś poczytać, jakieś kilka książek. If you've got all your stuff, we'd best be getting back to Hogwarts. Well done getting all the ingredients I asked for. Did you manage to get any powdered horn of bicorn? Yes, but I had to sneak into Snape's office last night to get it. She wouldn't get me creeping about in Snape's office, especially at night. Here's the flaxweed and not grass. And here are the boomslang skin, lace wings and leeches. How long until the polyjuice potion's ready? I'm afraid we still need some extra ingredients. Something from Crabbe and Goyle. I've already managed to get some hair from Millicent Bulstrode. I hope you're not saying that you're going to turn us into Crabbe, Goyle and Millicent Bulstrode. Well, Crabbe and Goyle in particular are the only people Malfoy trusts. He'll tell them anything. You do want to find out whether Malfoy's the heir of Slytherin, don't you? Of course we do. I just hope that the polyjuice potion will wear off. That's all. Of course it will. Ron, I think you should try and steal some hair from Crabbe and Goyle after lunch. They like to have a nap after feeding their faces. I've got a bad feeling about this. Come on, Ron. Let's leave Hermione to prepare the potion. Tak, trochę się wsłuchałem w cutscenkę, która miała teraz miejsce, dlatego nie bez powodu nie znikałem, że tak powiem, z obiektywu. Więc teraz tak, powiedzmy, że ten eliksir wielosokowy, czyli ten, który pozwoli nam zmienić się w Goyla, jest prawie że skończony, tylko z malutką różnicą. Nie malutkim, tylko malutką. A mianowicie nie mamy kawałku Goyla. Więc jak zdobyć kawałek Goyla? Proste, będziemy musieli, kurde, pójść i poszukać jednego i drugiego łachmyty. This potion is going to be very difficult to get right. Dobra, ty nic szczególnego nie mówisz. This potion is going to be very... A, myślałem przez chwilę, że tutaj jęcząca Marta się odezwie, ale jednak nie. Więc idźmy zatem. This is a girl's bathroom. You're not a girl. Get out. My life was nothing but misery at this place, and now people are coming along, ruining my death. Get out! Leave me alone! Leave me alone! Myślałem, że ona coś ciekawszego jeszcze powie, no ale jednak no nie do końca bym... Tak mógł rzec, że powie coś ciekawego. No trudno się mówi, trzeba żyć dalej. Hogwarts is like a maze. I suggest you follow the carpet if you want to get back to the common room. I suppose I'd best get some hair from Crabbe and Goyle. Good luck, I'll meet you by the common room later. Aha, Ron to jest tchórz i postanowił zamiast nam pomóc, to iść uciec do wspólnego pokoju. Okej. Jak sobie chcesz, Ron. Jak sobie chcesz, po raz kolejny pokazujesz, jakim tchórzem jesteś, ale to już nie pierwszy, nie ostatni raz, tak więc... No, najlepiej tak, oczywiście, że tak. Najlepiej. Mhm. A tak na serio to, skoro Ron idzie do wspólnego pokoju, to my wiadomo, że sobie pójdziemy w miejsce, gdzie... Któryś z tych cymbałów będzie na nas czekał, no nie? No i przy okazji tam się ktoś do nas odzywa. Ciekawe kto. Harry, Crabbe, Goyle and Malfoy are in the Great Hall. They've enrolled in the Dueling Club.
I wonder who'll be teaching it. Let's hope it's not Lockhart. I've had enough of him for one day. Aha, to już wszystko wiemy. To już wszystko wiemy, kurcze pieczone. Czyli okazuje się, że Crabbe, Goyle i Malfoy są w wielkiej sali, dlatego że ten będzie teraz klub pojedynków. Tak, to będzie ten klub pojedynków. Nielegalne zgromadzenie, tak tylko chcę przypomnieć, na którym nie powinno być żadnego nauczyciela, a z jakiegoś powodu prawdopodobnie Lockhart wstawił tam swój parchaty nos. Czemu mnie to nie dziwi? Weźcie mi powiedzcie, czemu mnie to kurcze pieczone nie dziwi. No ale no, Colin został spetryfikowany niestety, lub stety, kto co woli. A my musimy podążać przed siebie. Dokładnie, wychodząc z Slytherynem, ponieważ tam jest Gryffindor z jakiegoś powodu. Nie wiem nawet z jakiego, ale okej. Okay. No niech będzie. Harry, have you heard? Malfoy's in the Great Hall and he's challenging everybody to a duel. Yeah, and no one's beaten him yet. Why don't you go in and duel with him, Harry? I hear you're pretty good. Go on, Harry. I'm sure you can beat him. It'll be great to wipe that smile off his slimy Slytherin face. If it isn't the great Harry Potter. Fancy a duel? I'm something of an expert. Go on, Harry, you can do it. Better watch out for the candles, Potter. They've got special jinxes in them. Trust me, you're going to need all the help you can get. Get ready, duel! No to jedziemy z koksem, proszę państwa. Teraz, kurde, nielegalny pojedynek. Klub pojedynków, czas rozpocząć. Gryffindor kontra Slytherin. Coś, co było zresztą w wersji PC-towej. Tylko tutaj brakuje mi trochę tego Snape'a. Jednak to w wersji PC-towej trochę lepiej zrobili, że był Snape. A jego tutaj brak obecności troszeczkę, no jest, nie powiem, że nie odczuwalny. Okej, okay, ała. To bolało. Haha, dobrze, oberwał. Jeden punkt dla nas. Zobaczymy, czy teraz nam pójdzie tak samo dobrze, jak przy pierwszej rundzie. Czy niestety pójdzie nam o wiele gorzej i Malfoy będzie miał jeden punkt. Lepiej oczywiście nie, no bo Slytherin nie może wygrywać. Choć nie powiem, zagrałbym w taką gierkę na przykład o Draco Malfoyu. Serio, autentycznie, zagrałbym jako ci źli, no nie? Może kiedyś, kurde, nie wiem, ktoś zrobi takiego moda do wersji na PS1, że będziemy grali jako Malfoy. To by było zabawne całkiem, nie będę tego ukrywał. If you think that makes you the winner, you've got another thing coming. Try this, Potter. Serpent Sortier. Oh, oh, oh! O, i patrzcie, widzicie? Teraz, kurde, Lockhart Hush też uciekł. Typowo. No i mamy konfrontację, kurde, z wężem. On chyba nie ma jakby swojego imienia, chyba że ta Serpent coś tam to jest jego imię, nie? Ale to jakby szanuję bardziej właśnie w tym momencie wersję na PS1, ponieważ w wersji na PS1 mamy jakby tą walkę z tym wężem, a w wersji na PC-ta praktycznie była tylko cutscenka z tym wężem i na tym się zakończyło. Jest trochę słabo, nie będę tego ukrywał. No ten bosik jest prosty, bo on jedyne co robi to stoi, atakuje w odpowiedniej linii, nie? O, dokładnie, możemy tak łatwo uniknąć jego ataku. No dawaj, dawaj, dawaj.
No to było głupie z mojej strony. O, dobra, jest słabo. Aha, i na tym się kończy cała konfrontacja, tak? No pewnie. Hissing furiously, the snake slithered towards Justin Finch-Fletchley. Leave him alone, Harry shouted. At least, that was what he thought he'd shouted. When he looked up at Justin, he was met with an angry look. What do you think you're playing at? The snake was lying slumped on the floor, docile as a thick black garden hose. So why was Justin, and everybody else for that matter, regarding him with a look of horror? You're a parcel mouth, Harry. Why don't you tell us? Harry didn't know what a parcel mouth was, so Ron told him. You can talk to snakes, Harry! Hermione informed Harry that being able to talk to snakes was what Salazar Slytherin was famous for, and how the whole school was now going to think that he, Harry Potter, was the heir of Slytherin, and therefore responsible for the Slytherins. Dumbledore wasn't in his office when Harry got there. It was a very interesting room, however, and nearby, Harry spotted the Sorting Hat. As he approached it, the hat spoke to him. You've been wondering whether I put you in the right house, but I stand by what I said before. You would have done well in Slytherin. Harry's heart plummeted. He told the hat he thought it was wrong, and then a strange gagging noise behind him made him wheel around. Harry yelled in shock as the bird burst into flames, only to emerge from the fire more beautiful than it was before. Then the office door opened and Dumbledore came in. Fawkes the Phoenix is really very handsome, isn't he, Harry? Harry nodded, still shocked by the sight of the bird bursting into flames. Dumbledore explained how phoenixes were fascinating creatures. They can carry immensely heavy loads, and they make highly faithful pets. Dumbledore went on to say that he didn't believe Harry was the attacker plaguing Hogwarts, and he asked if Harry had anything that he wanted to tell him. Harry thought of the disembodied voice he'd heard, and his growing dread that he was connected to Salazar Slytherin. But in the end, he didn't want to say anything about them. Now that everyone knows you're a parcel mouth, they've convinced you're the heir of Slytherin. You don't think it's me, do you? Of course not! There's no way you're the heir, Harry. Thanks. We need to finish the Polyjuice Potion and prove that Malfoy's the heir of Slytherin. That way we can clear your name. Ron, did you manage to get some hair from Crabbe and Goyle? Yes, I did. But I'm telling you, it wasn't easy. Okay, I'm sure I've done everything right. Once you've drunk the potion, there won't be much time before we turn back. Now what? We each have some of the potion, add the hairs and then drink it. I'm still not sure about this. Ready? Ready? As I'll ever be. One, two, three. Are you two all right? Yeah, unbelievable. Hermione, are you okay? Fine, I'm fine. Go on without me. Well, if you're sure, we'll meet you back here later.
Molly said that we may have some difficulty moving because Crab and Girl are bigger than us. Okay. I won't try jumping across any gap. We'd better get going before the effects of the Polyjuice potion run out. We need to find out where the Slithering Common Room is. I hope we can find someone to follow. There's a Slithering now. Quick, follow him and don't lose sight of him. Ale się wyrżnął bez kitu, nie? You've lost him. Dobra, teraz już tak na serio lecimy z Koksem. Zaczynamy gonić tego ucznia z Slytherinu. Ale dobra, mniej więcej po tej bardzo długiej cutscence, która miała miejsce, tak więc powiedzmy sobie wszystko w dużym skrócie. Harry odkrył, że potrafi mówić w języku węży. Wiele osób zaczęło się z niego nabijać, tak jak w wersji na pecetowej, żeby powiedział coś głosem węża. Hermiona i Ron powiedzieli, że to niby nic strasznego, ale z drugiej strony to troszeczkę wygląda tak, jakby był dziedzicem czy tam przodkiem Slytherinu. Ponadto wypili oni sok wielosokowy, eliksir wielosokowy, i zamienili się właśnie Harry w Goyla, a Ron w Kraba, gdzie tak naprawdę w wersji pecetowej tylko Harry się zamienił w Goyla i na tym się zakończyło. Hermiona nie wiem, w co się w ogóle zamieniła, nie pamiętam. W każdym razie, w trakcie jeszcze cutscenki, no, był kolejny, wiadomo, tam atak. Co prawda to było w poprzedniej cutscence, w poprzedniej sesji, ale było coś takiego, że tam pani Norris została zaatakowana i poczekajcie chwilę, bo pies. Już jestem. No, więc pani Norris została spetryfikowana. Dodatkowo jeszcze, co tu chciałem powiedzieć? No, Harry poszedł na dywanik do Dumbledora. Zobaczył Feniksa, który nazywa się Fawkes, i on oczywiście, tak jak Dumbledore tłumaczył to w wersji pecetowej, tak samo tutaj tłumaczył, że niestety został on... jak on umiera, no to wiadomo, że on znika. Czyli tak jakby wybucha, przepraszam za to najmocniej. No i Tiara Przedziałów tam robiła sobie podśmiechujki, że ona od początku chciała, żeby Harry był w Slytherynie, a nie w Gryffindorze. Bo w międzyczasie niestety taka scenka to pominęła, ale był kolejny atak na kolejną postać i oczywiście bezgłowy Nick padł ofiarą spetryfikowania. I teraz właśnie za pomocą tego, że ścigamy tego ucznia, nie żadnego Malfoya, tak jak to kurde zagrajnik przedstawił, ścigamy innego ucznia, który ma nas zaprowadzić do wspólnego pokoju Slytherynu, nie Gryffindoru, tylko Slytherynu. I swoją drogą poziom jak najbardziej fajny jest, że ścigamy drugiego ucznia. Bardzo fajna w ogóle lokacja to jest, szkoda, że zwiedzamy ją tylko raz. Aczkolwiek wersja pecetowa zrobiła to trochę lepiej, bo jednak w wersji pecetowej nie dość, że trochę był to dłuższy poziom, to jeszcze przy okazji było trochę sekretów, a tutaj to w zasadzie musisz dostać się z punktu A do punktu B i na tym polega cały poziom, więc dla mnie osobiście troszeczkę to jest leniwe ze strony twórców. I trochę mi się to nie podoba, bo naprawdę to jest... miejsce to jest poziom, który ma ambicje, żeby być po prostu dłuższym poziomem. There you are. Have you two been pigging out in the Great Hall all this time? How did you know? People seem to think that Saint Potter, the Mudblood's friend, is the heir of Slytherin. I wish I knew who it really is. I could help them. You must have some idea who's behind it all. You know I haven't, Goyle. How many times do I have to tell you? But I know one thing. Last time the Chamber of Secrets was opened, a Mudblood died. So I bet it's only a matter of time before one of them is killed this time. I hope it's Granger. This is a girl's bathroom. No boys allowed in here. She's gone mental. No to lecimy, kurde. Teraz konfrontacja z jęczącą Martą, a w zasadzie bardziej quick time event.
Więc tak, jak mogliśmy zobaczyć, w dużym skrócie Malfoy coś gadał na temat Harry'ego. I przy okazji pojawił się też wątek Hermiony, gdzie to wyzywał oczywiście znowu Hermionę od szlam. I jeżeli chodzi o tamtą sekwencję, czy tamten poziom w sumie, który robiliśmy przed chwilą, jeżeli chodzi o moje wspomnienia, to nie miałem jakichś złych, chociaż na początku, jak pierwszy raz grałem w ten poziom, to często spadałem w dół, no nie? A jeżeli chodzi o wspomnienia z tej konfrontacji, no to... konfrontacja jak każda inna w zasadzie, nic szczególnego się tutaj nie dzieje, poza tym, że musimy unikać rury od kibla i papieru toaletowego. I innych tam, kurde, gadżetów, jak na przykład berło, którym czyści się kibel. Masakra kompletnie, żeby takich rzeczy unikać, wstydziłabyś się, Marto. A i swoją drogą wyłączmy sobie autosave'a, dlatego że na razie nie potrzebuję autosave'a. Bo jeżeli coś skiepsze, to przynajmniej będę mógł odtąd wrócić z powrotem do gierki, no nie? Wiecie, o co chodzi. Pyk. A dialogi były dosłownie podobne jak z wersji PC-towej, z wyjątkiem tego, że było... It's you playing a trick on me. Almost as funny as throwing a book at me. Let's all throw books at Myrtle, because she can't feel it. What a lovely game, I don't think. Here, why don't you have it?